posłuchanie się, aby w swoim sercu wzbudzić jeszcze większą miłość do naszego wspólnego domu, ojczyzny naszej. Panie i panowie, dzisiaj z okazji Święta Niepodległości obchodzonego 11 listopada za chwilę wystąpi Teatr Słowa Rycerzy Kolumba, przedstawiając spektakl słowno-muzyczny o charakterze patriotyczno-religijnym, którego reżyserem jest pan Ryszard Galant. Po 123 latach niewoli najjaśniejsza Rzeczypospolita, rozgrabiona pod koniec XVIII z zaborczych sąsiadów, wymazana z mapy Europy, własnymi siłami wywalczyła wolność. Nikt nam wolności nie podarował. W zwycięskim powstaniu wielkopolskim i zrywie powstań śląskich oraz walcząc bohatersko i zwycięsko pod Warszawą z nawałą bolszewicką, która niosła pożogę niszczącej rewolucji przez Polskę na całą Europę. Zjednoczony naród polski z Bożą pomocą pod wodzą Józefa Piłsudskiego wskrzesił i obronił naszą ojczyznę. Po zrzuceniu zniewolenia komunistycznego nie jesteśmy jednak obecnie wolni od zagrożeń w postaci ataków na Kościół, wartości chrześcijańskie. Propagowany jest relatywizm moralny i tak zwana nowoczesna, genderowa, wyzwolona obyczajowość, która niszczy systematycznie rodzinę. Dzisiaj trzeba nam jedności, przywiązania do wartości chrześcijańskich i tradycji oraz miłości do naszej ojczyzny. Nie dajmy się jako naród podzielić. Bądźmy wierni Bogu. Tym przesłaniem rozpoczynamy nasz występ. Niech nas cisza otoczy promieniem. Niech umilkną już świerszcze żałobne. Niech wspomnienia wybuchną płomieniem. Niech przemówią wyrocznie nadobne. Kto spotkanie pokoleń rozpocznie, nie czekając na tych, co odeszli? Kto przebłaga bezwzględne wyrocznie, aby z nieba na chwilę choć zeszli? Nie zaczniemy apelu bez duchów. Nie wzniecimy płomieni do nieba. Nie zbierzemy w garść wspomnień okruchów. Bez nich pieśni niech nikt nie zaśpiewa. Nie czekajmy na łaskę potwora. Nie żądajmy od niego zbyt wielu. Nim otworzy swą puszkę Pandora, zawołajmy ich tu, do apelu. A więc stańcie w niebiańskim szeregu wszyscy ci, co być z nami powinni. Bądźcie z nami gotowi do biegu, choć bezwolni, lecz ufni i silni.
Wzywam dusze błądzące w ciemności. Czas rozpocząć. Godzina wybiła. My ścielimy wam dywan miłości, aby każda z dusz po nim chodziła. Nie lękajcie się swoich rodaków. Przybywajcie do źródeł poczęcia pod postacią aniołów lub ptaków. Posłuchajcie naszego zaklęcia. Tutaj na was czekają rodzice, wasi bracia i żony i dzieci, przepełnieni rozpaczą dziedzice, którym iskra nadziei wciąż świeci. Niechaj cisza nas teraz otoczy. Posłuchajmy, jak serca nam biją. W naszych sercach krew życia się toczy, a w tych sercach to oni wciąż żyją. Rozdartą i w morzu krwi skąpaną. 100 lat
Niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi, pogardą karmieni. Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, Twoja opatrzność zło w dobro przemieni. Wojna się sroży, lud polski znękany, biedny i głodny. Kiedy koniec pyta, kiedy opadną gniotące kajdany, kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta. Daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły. Niech jedność, zgoda stale wśród nas gości. Daj, by się nasze pragnienia spełniły. Ty sam rządź nami, Boże, z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie dzielna i mądra, jednością złączona. O to Cię prosi, z głębi duszy, Panie, ojcowskie wyciągnij ku nam ramiona. Thank you.
wartościach, o miłości Ojczyzny kochanej. Bardzo dziękujemy Wam, że pomnażacie te talenty z całego serca, a słowa, które bym jakikolwiek wypowiedział, nie oddadzą tego dziękczynienia, jakie Bogu składam nieustannie za Was. Przypomnieliście nam chwilę, że po 123 latach niewoli, czyli prawie 5 pokoleń, licząc po 25 lat na każde pokolenie zrodzone, te najświętsze wartości przechowywane w sercach ludzi naszych, pra rodziców, Bóg, honor i Ojczyzna, dokonały rzeczy według ludzkiej miary niemożliwej. Polska wróciła na mapy świata, nasz ojczysty, kochany dom, który się trzeba nieustannie troszczyć. Wróciła w takiej sile i w takiej mocy, że 2 lata później potrafiła się przeciwstawić bolszewickiej napale w 1920 roku czerwonej zarazie, która miała dotrzeć aż do oceanu. To naprawdę wielki hart ducha, wielka odpowiedzialność za ten ojczysty dom. Bogu dziękujmy za naszych przodków, a teraz złóżmy wspólnie wyznanie wiary.